Cześć! Jest 16 kwietnia, a my właśnie szykujemy się do wyjazdu na zlot w Częstochowie. Godzina 8:00. Mamy odrobinę opóźnienia, do celu około 140 km. Temperatura? Całe 8 stopni Celsjusza. Zimno. Ale przynajmniej nie pada. Ruszamy! Przez pierwsze kilometry jedziemy sami. Im bliżej jesteśmy celu, tym więcej motocyklistów spotykamy. I tak czasem we dwójkę, czasem w piątkę kierujemy się do Częstochowy. Krótki przystanek na tankowanie w Radomsku i lecimy dalej. Dotarliśmy, dojechaliśmy do Częstochowy. Na paradę się troszeczkę spóźniliśmy, wjeżdżaliśmy z innymi motocyklami, ale już nie w całej paradzie z przeprośnej górki. Motocykli jest bardzo, bardzo dużo. Przyjechałem ja, tata, Michał, mój brat. Na dwa motocykle jesteśmy. Dwie BMW-ki, BMW K1600 i K1300R. Jechało się bardzo przyjemnie, jak wyjeżdżaliśmy to było około 8 stopni. W planach mam znaleźć swój motocykl, to znaczy BMW K1300R. Drugie K1300R, no myślę, że jest naprawdę aż tyle motocykli i tyle motocyklistów, że bez problemu powinno mi się to udać. Dwie wady i dwie zalety swojego motocykla. Za krótko gałem, żeby znaleźć dwie wady, a zalety sztos, sztos, sztos. Dwie wady i dwie zalety pańskiego motocykla. Zalety, na pewno prowadzenie. I jeżeli ktoś lubi boksera, to albo go kocha, albo go nienawidzi. Wady, komuś mogą to przeszkadzać, może nie przeszkadzać. Dla wysokiej osoby warto zrobić podwyższenie manetek i warto zrobić opuszczenie podnóżek. Dwie wady i dwie zalety pańskiego motocykla. Ładnie uświadczyłem, same zalety. Przyspieszenie i uśmiech na twarzy. Super, dzięki.
pytanie mam do właściciela. Dwie wady, dwie zalety. Nie ma wad, a zalety super się jedzie i jest naprawdę komfortowo. To teraz pytanie, czy magneto pan wymieniał? Oczywiście, że tak. Każdy prawdziwy właściciel Yamaha. I z którego roku Yamaszka? 2012. Dwie wady i dwie zalety pańskiego motocykla. Szczerze powiedziawszy, jest bardzo mięciutkie, wygodne zawieszenie i dynamika naprawdę spoko. No a wada jest jedynie taka, że troszeczkę ma słaby dróg. I dopiero jak ciągnie przy samym końcu, przy samej górze, no to dopiero go wtedy podnosi. Jedynka, dwójka, może trochę na trójce. Magneto wymienione czy nie? Jest wymienione, jest jeszcze w Niemczech, także no. To super. Wada jest wymieniona. No widzę, że pan znasz na temacie. Znam się na temacie, bo specjalizuję się w oględzinach motocykli przed zakupem. I przy okazji kanał też. Posłańcami, oraz czerwieni świadkami. Opuszczenie grzechu, to czyńcie na moją pamiątkę. Sezon takim wyjazdem do Częstochowy. Wiem, że ten lot ma dużo przeciwników, jak i zwolenników. Jak to w Polsce społeczeństwo jest podzielone, ale tak czy inaczej ja serdecznie zapraszam i polecam, żebyście chociaż raz w życiu przyjechali sobie tutaj na zlot, jeśli jesteście motocyklistami. Myślę, że to naprawdę bardzo spoko opcja. Chociaż jednego 1300 era, bo też jestem erem i jest! Wreszcie znalazłem! Ja też czekałam, nie mogłam znaleźć! Tam był jeszcze jeden na górze. Jeszcze jeden był? Poszukiwania K1300 era skończyły się lekkim, że tak powiem, rozczarowaniem, bo znalazłem raptem jednego. Jest to jednak swojego rodzaju unikat na polskich drogach. Tutaj jest 40 tysięcy motocykli i naprawdę przeszedłem praktycznie cały ten plac. No i K1300 era nie widziałem. Dwie wady i dwie zalety pańskiego motocykla. Nie ma wad, uniwersalnie. I chyba niezawodny, no nie? No tak. To słynie z tego, że to się nic nigdy nie psuje. Dwie wady i dwie zalety pańskiego motocykla. Wady? Nie zauważyłem. Mocy nie brakuje? To tak. A trafiłem z wadą chyba. Troszeczkę można było dodać. Jest nieawaryjny, super się jeździ, bardzo wygodnie w trasie i w ogóle to jest.
dwie wady i dwie zalety pańskiego motocykla. Wady to no dosyć pokaźna waga. Mhm. To ile waży mniej więcej? 370 kg. Zalety to ładny wygląd i bardzo wygodny amortyzacja. Chcę powiedzieć, że dzisiaj rano wstałem, byłem połamany. Wsiadłem na motocykl, jeszcze mgła była, no nie chciałem w ogóle i ujechałem może 30 km, jestem zdrowy. Super! Witam, dwie wady i dwie zalety twojego motocykla. Wad brak, a zalety bardzo wygodny, zdrywny, szybki, nie wiem. Lekki. Lekki. Powiem ci, że jestem bardzo zadowolony, bardzo. Zalet ma niesamowicie więcej niż wad, bo jeździ bardzo pięknie. Ważniejsze jest zrobić porządnie silnik, patrząc na koszty czy na długość remontu. Jak się zrobi silnik precyzyjnie, to ten motor chodzi niezawodnie. Aż przejedzie tam granica 50-30, od 30 do 50 tysięcy. Bardzo dużo. Tak, jeżeli się zrobi silnik właśnie tak jak się należy. Czyli nowy wał, kosze, zębatki, wszystko jak się powymienia, jak się należy, to on tyle robi. Chciał mi zrobić gazik i iskrę, to ten motor po prostu jeździ. Ten motor mamy 15 lat. 15 lat. Tak. Fioter Polska. Cześć. Mateusz. Mateusz miło, cześć. Mam okazję, to teraz dwie wady i dwie zalety waszego motocykla. Wygoda. To zaleta. Wygoda, sprawność. Wad nie ma w tym motorze. Taką za ciężki trochę. No dobra. Pora wracać. O tyle, o ile jadąc na zlot zrezygnowaliśmy z drogi ekspresowej, tak w drodze powrotnej kierujemy się na Piotrków Trybunalski i zasuwamy w kierunku domu. Udało się. BMW spisało się świetnie, pogoda dopisała, nie padało, a momentami temperatura sięgała nawet 17 stopni Celsjusza. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.